No ci to powiem, ja ostatnio miałem ciśnienie 147 na 87, no i tak pracy pewnie myśleli, że to jest dobre ciśnienie. Jak ja często też chodzę do lekarza, no to wiadomo, że wiem, jakie jest dobre, a jakie jest niedobre, nie? A minimalnie to 140 na 180 powinno być, czy 120, które jest dobre ciśnienie. Ale, że tak powiem, jestem po prostu, no, już długo w tej pracy, no i tak siedzę, no wiadomo, tak, że człowiek siedzi, ale, że tak powiem, ja rozumiem, że co niektórzy lubią mnie, ale są też tacy, co jest też taka jedna osoba, która mnie nie lubi i tyle, nie? No, bo wiadomo, że w pracy też się nie wszyscy muszą lubić, ale nie przesadzajmy na przykład z tym, żeby po prostu komuś dowalać, nie? Ja też tam nikomu nie dowalam ani nic, tylko po prostu mówię tak, jak mówię, no, że musiałem ostatnio parę dni wolnego wziąć. No i kto wie, czy jutro do lekarza nie pójdę, bo dzisiaj też coś nie za bardzo się czuję. Jestem po prostu apatyczny, jakiś taki nerwowy i tyle. No. To jest po prostu, no, tak jakby to można powiedzieć. Wypalenie zawodowe człowieka, który gdzieś 15 lat uczęszcza na jakieś zajęcia i tak dalej. To jest po prostu takie jakby wypalenie zawodowe. To już też człowiek ma dosyć czasami, bo wiadomo, że nie zawsze się da coś z czymś pogodzić albo kogoś z kimś, nie? Bo to zależy. Zależy też od charakteru pracy i w ogóle, nie? To jest, zależy też głównie od tego tematu, dlatego że ja mówię tak, dlatego że to jest temat, w którym, no, który to jest temat rzeka, tak? Lubię swoją pracę oczywiście, ale nie do przesady, no. Też człowiek czasami potrzebuje te parę dni wolnego sobie łyknąć czy coś, no, żeby po prostu, wiadomo, swoje sprawy też pozałatwiać między innymi. A nie żeby człowiek siedział od, przepuśćmy, tej 8 do 16, czy tam od 7 do 16, no i tak. Od 7 do 16 jestem, że tak powiem, na nogach, a mianowicie od wpół do 6, no bo wpół do 6 to wstaję rano, zanim przygotuję się na śniadanie, zanim cokolwiek przygotuję, no to wiadomo, muszę jechać autobusem. Autobus mnie też 200 zł wynosi, no gdzie nawet, że tak powiem, 200 zł miesięcznie mi to wynosi autobus, tak? No.